Na zaproszenie marszałka Gustawa Marka Brzezina wizytę w Olsztynie złożyła ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Danii Henryka Muścicka-Dandys. Głównymi tematami spotkania były m.in. relacje polsko-duńskie oraz współpraca turystyczna i gospodarcza. Tutaj i region Warmii i Mazur jest obszarem, który dla naszych duńskich przyjaciół jest bardzo interesujący. Jesteście Państwo dużym producentem m.in. ekologicznej żywności, która znajduje uznanie w oczach Duńczyków, ale jesteście też Państwo ciekawym regionem turystycznym. Ciągle jeszcze mało obywateli Danii, mało przedstawicieli regionu Skandynawii tutaj przyjeżdża, ale coraz bardziej ich ten region interesuje. I mam nadzieję, że skutkiem tej wizyty będzie też to, żebyśmy znaleźli sposoby lepszego pokazywania regionu. Teraz wymaga się innowacji, nowych technologii, konkurencyjności na rynku i tutaj wiemy, że przedsiębiorca duński wiedzie prym w niektórych dziedzinach, nie tylko w Europie, ale i w całym świecie, więc jak skonstruować dobry projekt, jak wejść na rynek z jak najmniejszym ryzykiem, bo ono zawsze w przedsiębiorstwie występuje, i jak spełnić te wymogi innowacyjności, żeby pieniądze unijne mogły zostać w regionie. Na poszerzeniu współpracy z Danią skorzystaliby zarówno nasi przedsiębiorcy, jak i samorządy. Warmińsko-Mazurskie jest już w Danii obecne i Duńczycy są świadomi potencjału regionu, ale dobrze wykorzystać te elementy, które szczególnie ich interesują i mam nadzieję, że skutkiem tych dzisiejszych rozmów będą też nowe projekty. My mamy taką współpracę, ale tutaj zwłaszcza z państwami wschodnimi, tak jak Litwa, Łotwa, czy Estonia, czy obwód kaliningradzki i tam też realizujemy kilka projektów i było też realizowanych, ale też dosyć mocno liczymy na to, że tutaj w tym układzie właśnie współpracy z Danią też się pojawią takie możliwości dla samorządu, nie tylko w wymianie doświadczeń samorządowych, czy też kulturalnych, jak i również wymianie samej młodzieży, ale przede wszystkim też realizację twardych projektów, czyli konkretnych inwestycji. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Danii wzięła również udział w spotkaniu konsultacyjnym Realizacja priorytetów polityki zagranicznej, współpraca międzynarodowa samorządów, organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Spotkanie dotyczy współpracy zagranicznej pomiędzy samorządami. Jest to cykliczne spotkanie, ponieważ wczoraj pani ambasador była w Gdańsku, więc jakby dzisiaj gości u nas. Myślę, że jest to kolejny punkt realizacji będzie w przyszłości.